Garfield Show. Władca myśli. Nie przegap nowej niedzielnej promocji w barze u Vita. Najlepsza pizza wszechświata. Będzie pycha. A to pewnie jest ta nowa gofrownica, którą zamówiłem w telezakupach. Tak, ale co to jest? Gdzie ta moja gofrownica? Chyba pomylili zamówienia. Naruszono moją godność. Telepatyczny hełm. Pierwszy w świecie telepatyczny gadżet do czytania w cudzych myślach. Baterie w zestawie, wyrób chiński. Ple, 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 ple. Lipa, szmelc, badziew i dziadostwo. Hej, wiesz co? No a co mi tam szkodzi spróbować? Chwila. Najpierw włącz przycisk zasilania. Potem znajdź kogoś i użyj zielonych prętów, aby podłączyć się do jego myśli. Może trzeba podkręcić głośność. Tak czułem. Ten badziew nie działa. Tak jak gogle rentgenowskie dołączane do komiksów. Choć jeden łyk kawy. Błagam. Jej. I kto by pomyślał? Ten obciachowy hełmik działa. Och, nie było po co podkręcać głośności na Odim. Ten psiak jest totalnie bezmyślny. Servus. Twoja ulubiona, świeżo upieczona, pyszna lasagna. Oby nie zauważył, że zrobiłem... Mrożoną lasagnię, tak? I myślałeś, że ujdzie ci to na sucho? Daj spokój. Zaraz wyjaśnię. W sklepie zabrakło sera. Ten kocur jest zbyt cwany. Dobrze, że nic nie wie o torciku, który schowałem za mlekiem i... Miau! Nie traktuj mnie wciąż jak dziecko. Sam przejdę przez ulicę. Mam już 5 lat. Nawet na mnie nie spojrzy. Kocham tę laskę do szaleństwa. Bo naprawdę taki śliczny za mnie kot. Chyba wiem, kto o sobie tak myśli. Cześć, Thermal. Te lody wyglądają pysznie. Czy mogę chociaż raz liznąć? Niestety nie możesz, bo załapałem się do finału konkursu na kocią piękność świata i nie chcę złapać cudzych zarazków tuż przed finałem. No a zwłaszcza twoich. Nie zauważył, że użyłem kredki do oczu, to jurorzy też się nie kapną. Ej, Thermal, w takich konkursach makijaż jest zabroniony. Będzie obciach, jak jurorzy odkryją, że użyłeś kredki do oczu. Skąd ty wiesz, że maluję oczy? Nikomu nic nie mówiłem. Wątpię, czy znajdziemy to na Ziemi. Ta planeta jest zbyt prymitywna. Musimy złożyć raport cesarzowi i to już. Spotkamy się w zaułku. Upewnij się, że nikt cię nie śledzi. Potwierdzam. Nie mam pojęcia, co oni knują, ale muszę ich mieć na oku. Ha!
Do jasnej makreli. Przecież to kosmici przebrani za ludzi. Oby to było ważne. Właśnie jestem w połowie arcyciekawego komiksu. Nasze poszukiwania w zakątkach galaktyki nie poszły na marne, mój panie. Może to będzie na małej planecie o nazwie Ziemia. Knajpka Uwita. Najlepsza pizza w całym wszechświecie. Lećcie tam i zbadajcie tę sprawę. Jeśli to faktycznie najlepsza pizza we wszechświecie, to podbijemy Ziemię i zmusimy Ziemian, by piekli biliony porcji pizzy dla naszej planety. Rozkaz, wasza dwugłowa wysokość. Jeju, losy naszej planety i naszej pizzy są w moich łapach. Trzeba zaraz ostrzec Wita. Kto wie, może da mi pizzę za friko? Lepiej patrz, gdzie leżysz, Garfieldo! Vito, musisz mnie wpuścić. Ci wredni kosmici już tu lecą i wrąbią twoje pizze. Santa miseria, nie umiesz przeczytać napisu? Okej. Okay. Wszystko po 6,99 nie dotyczy pomarańczowego kota na literę G. Ha, 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 ha. Świetny żart. A teraz, molto soleczki, mam tu dwóch klientów. Obłona sera, proszę do środka. Och, szukamy najlepszej pizzy w całym wszechświecie. Trafiliście pod dobre adreso. Właśnie śmiało. Bene, jaką chcecie zamówić pizzę? Och, wszystkie rodzaje, tak, no. Och, musicie mieć ogromny apetito. Och, nawet nie wiesz, jak ogromny. Może być? Tak. Nie, wszystko oprócz tego. O, to wy nie lubicie anchoa? Te rzeczy są bardzo toksyczne dla naszej rasy. Więc zrobię wam pizzę, ale bez anchoa. Oni nie trawią anchoa? No. Nie, nie i nie. Och, ale nie spróbowaliśmy hawajskiej, no i przysmaku Vita. Słuchaj, Donna, mówiłem wam już tysiące razy, że mój lokal od 20 minut jest zamknięty. Macie wyjść? Ten człowiek mnie denerwuje. Czy mogę go zjeść? Nie, jego pizza jest najlepsza w całym wszechświecie. Cesarz Kalzon musi jej zaraz spróbować. Nie cierpię kosmitów. Kosmici czy nie? A i tak nie upiekę więcej pizzy. Gdzie jest moja pizza? Ja to załatwię, wasza dwugłowa wysokość. Witaj, ziemianinie. Nadzwyczajny i niezwykły smak twojej pizzy stał się legendarny we wszechświecie. Sam cesarz Kalzon przybył tu z odległej galaktyki po to, by jej skosztować. Serio? Jeśli polubi twoją pizzę, wyeksportuje ją do wszystkich planet i założymy tutaj międzygwiezdne centrum dystrybucji. O, santa miseria! Dajcie mi uno kwadrans, a upiekę najlepszą pizzę w całym wszechświecie! Co ty tu robisz? Vito, nie możesz dla nich piec. Oni chcą podbić ziemię. Czemu chcesz zepsuć moje delicioso? To będzie grande dzieło. Pomyśl o darmowej reklamie, jeśli cesarz Kalzon amoroso moją pizzę. Szkoda, że on nie rozumie kosmitów tak jak ja. No jasne. Czemu nie wpadłem na to wcześniej? Ej, co robisz, Garfieldo? Ci ziemianie są tak nieziemsko naiwni. A kiedy podbijemy ich nędzną planetę,
kiedy tylko cesarz Kalzon spróbuje tej pizzy. I to już kuma. Musimy coś zrobić. Oto mój pomysł. Anszła, kapisko, upiekcimy im pizzę, jakiej nigdy nie zapomną. Ekkola! O, mniama! Kto to jest? Och, to jest mój pomagiero. Zdrajcy! Chcieliście otruć swojego cesarza! Ale wasza dwugłowa wysokość, my... Za to ześlę was obu do pracy w mej kopalni uranu po ciemnej stronie Aldebarana. Inwazja na Ziemię odwołana. Wrócimy tu za tysiące lat, o ile Ziemianie udoskonalą swoją kuchnię. To była najgorsza pizza w bezkresnym wszechświecie! Okej. I to jest ci to winien. Jesteś głodny, senior Koto? Jeszcze jak.